Siema, Bernard ze Snakeburn. Ogólnie mam nowy sprzęcik, więc coś tam sobie go potestujemy, ale nieważne, jestem na działce i korzystając z tego chillu, a że zostałem dzisiaj rano jeszcze wywołany do tablicy przez Tomka Vanata, którego serdecznie pozdrawiam swoją drogą. Ogólnie to skumajcie, że dżungla jest wśród nas tak naprawdę. Wszędzie, gdzie jest zielono, jest miło, jest sympatycznie, można sobie naprawdę rewelacyjnie poodpoczywać i trzeba z tego korzystać. Jest temat, który jest bardzo ważny dla nas, dla terrarystów, dla hodowców węży, hodowców jaszczurek. To nie jest jakieś tam nie wiadomo co. Ale tak jest. Otóż są projekty zbanowania i zablokowania kilku, nawet kilkunastu odmian barwnych węży i jaszczurek dopuszczonych do obrotu i pokazywania na targach i eventach terrorystycznych. Póki co tyczy się to tylko i wyłącznie giełd zagranicznych, aczkolwiek u nas w Polsce też już niektóre rzeczy są powoli wypierane. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Otóż, moje zdanie w tym temacie jest dosyć proste. Tak naprawdę ogólnie chodzę sobie taką wyznaczoną ścieżką, więc tutaj nie będziemy się rozkminiać, że będę się wpychał w trawy, nie o to chodzi. Ale moje zdanie jest dosyć proste na ten temat. My, jako hodowcy zwierząt egzotycznych, hodowcy przede wszystkim odmian barwnych zwierząt egzotycznych, mówimy tutaj o wężach, jaszczurkach, eublefarach, o wielu zwierzakach, nie mamy na celu odbudowania populacji w naturalnym środowisku. Oczywiście to jest mega fajne, bo w sytuacji, kiedy hodujemy czysto gatunkowe zwierzęta, które są zagrożone wyginięciem i pilnujemy tej czystości gatunkowej, to jest jak najbardziej na propsie. Ale w momencie, kiedy wbijamy się w hodowlę odmian barwnych, w hodowlę mutacji kolorystycznych, musimy pamiętać o tym, że każda mutacja kolorystyczna, w zasadzie każde odstępstwo od normy jest swoistą wadą genetyczną, która jest powielana, która jest kopiowana i przekazywana dalej w różnych kombosach. I upieranie się tutaj odnośnie genów, które są bardziej upośledzone od reszty, okej. Nie mam tutaj nic przeciwko, bo faktycznie mnożenie zwierząt, które mają już totalne dysfunkcje neurologiczne, czy nie są w stanie przeżyć pierwszego roku, to jest w ogóle jakaś masakra, tak? Ale jeżeli bierzemy się za banowanie na targach zwierząt typu spider, hide and genie łoma, spod nose, szampan, to już troszeczkę wykracza poza normy. Jak wspomniał Tomek Vanat na swoim filmie, który swoją drogą macie tutaj, jak wspomniał na filmie, organizacją giełd rzadko kiedy zajmują się hodowcy. Organizacją giełd zajmują się przede wszystkim ludzie, którzy coś tam łyknęli tej branży, ale nie są, nie mówię, że wszyscy, ale nie są to osoby, które lata spędziły nad mnożeniem i hodowlą eublefarów, pytonów królewskich czy boa cesarskich. Chodzi o odmiany barwne pytonów królewskich. Jest tutaj bardzo duży boom na to, żeby zbanować spidera, ponieważ jest on neurologicznie upośledzony. Fakt faktem, zgodzę się z tym. Są osobniki, które mają naprawdę solidnego wobla, ale są też osobniki, które mają bardzo znikomego tego wobla. I tutaj, w moim mniemaniu, nadmienię jeszcze, że spotkałem się z takim artykułem. Ciężko mi go będzie znaleźć w sumie, bo nawet go nie skopiowałem, po prostu gdzieś go przeczytałem, gdzie na 60 tysięcy przetestowanych pytonów królewskich odmiany spider, tylko kilka, podkreślam, kilka osobników miało problemy z przyjmowaniem pokarmu. Cała reszta robi to rewelacyjnie i bezbłędnie. I tutaj też jest coś, co u siebie zauważyłem, że pomimo tego, że tych odmian barwnych, pytonów królewskich, odmian barwnych spider mam naprawdę niewiele i niewiele tego mnożę. I zaraz dojdę do tego, dlaczego. Ale mnożę tego niewiele, tak, aczkolwiek z żadnym spiderem nie ma problemów z jedzeniem. Poważnie, one się klują i one momentalnie atakują mrożonego szczura i nie ma tutaj żadnych jakichś strasznych w tym temacie niedogodności. Spider je.
lepiej niż na pewno niektóre odmiany barwne, inne odmiany barwne. Ale myślę, że my, jako hodowcy, jako miłośnicy zwierząt, nie potrzebujemy bana na giełdach, żeby nie móc tego wystawiać. Tomek tutaj bardzo fajnie powiedział i w tym momencie, Tomku, pozwolę sobie użyć Twoich słów. To sprzedający i kupujący mają obowiązek kupowania i sprzedawania zdrowych zwierząt, a nie zwierząt masakrycznie upośledzonych. I tak jak miało to sytuację w odmianie Lemon Frost eublefarów lamparcich, która tak jakby naturalnym tokiem życia po prostu wymarła, która zrobiła wielki boom, przewrót na rynku kolorystycznych mutacji lampartów, tak teraz naturalnie wymiera. Tego osoby już nie hodują, tego nie widzimy w ogłoszeniach, tego się nie sprzedaje. Podobnie zresztą jest ze spiderami. Kiedyś było tego dużo mniejszy wybór, kiedyś był dużo mniejszy wybór odmian barwnych. Ten spider faktycznie królował. Ja widziałem u jednych z naprawdę bardzo liczących się w świecie hodowców pytonów królewskich, widziałem zwierzaki z genem Hydrangean Woma czy Woma, które całe swoje życie leżały na plecach, a obracały się w momencie, kiedy na przykład był podawany pokarm. I mnożenie tego typu zwierząt jest faktycznie nie jest okej. Okay. Tego typu rzeczy odchodzą w sposób naturalny. Ludzie nie mnożą tych zwierzaków, przestają powielać już upośledzone mutacje barwne i moim zdaniem zakaz handlu na giełdach tymi zwierzakami wcale nie wpłynie na to, że ich będzie mniej. Na to wpływ mamy my, jako hodowcy i jako kupujący. I to jest mega ważne i tutaj wielka piona dla Tomka Vanata. Bo naprawdę bardzo fajnie to powiedział. Jeszcze raz odsyłam Was do jego filmu. Tyle ode mnie w czwartkowym vlogu terrorystycznym. Ale czasami pewnych rzeczy nie można przemilczeć, o pewnych rzeczach trzeba porozmawiać. I czy my mamy wpływ na to, jaką decyzję podejmą organizatorzy giełd? Wątpię, tak szczerze. Skoro oni podejmują taką decyzję, na pewno jest ona przez kogoś podpowiedziana, przez pewnie obrońców praw zwierząt, przez wielu, wielu ludzi, którzy nie do końca mają z tym doświadczenie, ale chcą się wypowiadać, bo taką mają naturę. Niestety takich ludzi jest cała masa w naszym otoczeniu i to w każdej dziedzinie życia, ale to jest ich sprawa, tak? Ja cieszę się czwartkowym popołudniem na działeczce. Wam też tego życzę. Trzymajcie się i widzimy się za niedługo. Hej!